Witam serdecznie. Dzisiaj piękna Toyota, oczywiście polska salonówka w naszej sieci sprzedażowej Papis. 20 rok, czyli rok produkcji 2020, a ciekawostką jest, że rok pierwszej rejestracji to 21, czyli auto jest jak gdyby o rok mimo wszystko młodsze. Więc zaczynając od naszej hybrydy, bo mamy Toyotę Corollę w hybrydzie, czyli silnik 1.8 plus silnik elektryczny o łącznej mocy 122 konie. Cóż tu bym mógł powiedzieć na początek? Wersja hybrydowa i wersja wyposażeniowa komfort, czyli bardzo bogata, plus doposażona o pakiet tech, a pakiet tech to czujniki parkowania z przodu, z tyłu, elektryczne fotele, grzane, przepraszam, fotele i czujnik deszczu, czujnik zmierzchu, także doposażona jest właśnie o ten pakiet tech, więc myślę, że sama wersja komfort plus tech to już jest dużo, bo proszę spójrzcie, jak ładnie wyposażony jest ten samochód, jak ładnie ubrany, jak ładna jest to wersja, jak ładna kolorystyka wnętrza. Naprawdę samochód jest niesamowicie dobrze skonfigurowany, ponieważ w Toyoty rzadko tak fajnie wyglądają. Szczególnie te jasne wykończenia foteli i tutaj części górnej spasowane z tym białym, delikatnie kremową górą tapicerki pociągniętą w całej linii samochodu. Myślę, że to naprawdę fajnie wygląda i tutaj do tego jeszcze te fotele z tyłu. Także naprawdę auto jest świetnie ubrane moim zdaniem. Także mamy tak. Tu oczywiście mamy czujniki parkowania i ten egzemplarz ubrany jest również w kamerę parkowania. Do tego mamy ładnie przyciemniane szyby i tu łatwiej będzie się dostać do tej tylnej części kanap za pomocą oka kamery i uchwycimy sobie, jak ładnie pikietowane są te fotele. Także obicie jest co prawda materiałowe, ale jakże ładnie i skrupulatnie dobrze wykończone. Duże, obszerne fotele. Auto zachęca do długich podróży. Myślę, że tym egzemplarzem ktoś się naprawdę nacieszy. I teraz jak to hybryda, wduszamy i nic się nie dzieje, ponieważ musimy ruszyć, żeby załączyć również silnik spalinowy. Na razie wszystko odbywa się na akumulatorze, ale możemy dodać gazu i za pomocą dodania gazu uzyskamy tutaj trochę efektu ładowania. I teraz tak, mamy tutaj silnik elektryczny ładowany za pomocą spalinowego w tej chwili, no i zwrotnie prąd, jeżeli zaczniemy korzystać z silnika elektrycznego, prąd zwrotnie pójdzie w drugim kierunku. Wcześniej wspomniane grzanie foteli przednich, to wszystko za pomocą tego pakietu tech. Teraz, co rzadko bywa, mamy tutaj drive mode, czyli zmianę charakterystyki jazdy i mamy po kolei wszystkie tryby. Mamy tryb sportowy, normalny i ekonomiczny. W ekonomicznym aucie ekonomiczny tryb. To ciekawe, takie moje chyba spostrzeżenie. Pierwszy raz tak wpadłem na to. Teraz dalej możemy sobie tutaj przeczytać, jeżeli chodzi o asystę, to mamy asystę zmiany pasa ruchu, asystę czytania znaków. Do tego możemy te systemy wyłączyć i ten cały układ TLTA włączamy lub wyłączamy tutaj za pomocą przycisku, w tej wielofunkcyjnej kierownicy. Do tego mamy tutaj pomiar, ale to będzie dopiero działać, jak włączymy ten aktywny tempomat. Mamy przycisk Mode i zarządzanie tym, co jest w kierownicy, czyli radiem ze wszystkimi funkcjami. Tutaj dalej jeszcze przejdźmy może do samych tutaj właśnie tych funkcji i ich zmian. Także tu mamy wszystkie asysty, o których już powiedziałem, a w ten sposób je sobie tutaj włączamy bądź dowolnie wyłączamy. I tak właśnie funkcjonuje ten zestaw wyposażenia. Natomiast tutaj idąc już w linii prostej mamy te wszystkie dodatkowe systemy i informacyjne komunikaty dotyczące serwisu. Oczywiście tutaj nie należy
albo nie ma potrzeby wykonania żadnego serwisu. Auto jest na bieżąco serwisowane. Ostatni serwis został wykonany u nas w Papi Serwis i został wymieniony olej wraz ze wszystkimi filtrami. Także auto w tak ciekawy sposób jest tutaj skonfigurowane. Jeżeli chodzi oczywiście o elektrykę, no to mamy pełen zakres, elektryczne szyby, elektryczne lusterka, chowane, grzane, cały pakiet. Tutaj przejdźmy teraz do całego monitoru, monitoringu może. Tu było, przed chwileczką pokazaliśmy sobie, jak odbywa się ładowanie akumulatora i wszystkich funkcji z nim związanych. Zwrotnie w drugą stronę, jeżeli używamy silnika elektrycznego, w ustawieniach znajdziemy takie właśnie funkcje i za pomocą tego dotykowego ekranu możemy się tutaj przemieszczać na bieżąco w menu, audio, telefon, wszystkie informacje i na bieżąco konfigurowanie wszystkich potrzebnych zestawów. Do tego mapa, ale w tym systemie jest niedostępna. Zresztą jakby nie ma potrzeby, ponieważ możemy tutaj za pomocą połączenia się z naszą komórką udostępnić sobie tą mapę, także taka funkcja jakby w postaci tutaj samej już nawigacji to nie bardzo, myślę. I cóż dalej by można było tutaj jeszcze przedstawić. Znowu mapa mi się wdusiła i mamy ten i na końcu mamy home. Czyli wracamy już do środka, czyli punktu najważniejszego, czyli całego układu hybrydowego. Jeżeli chodzi o kokpit poniżej, to mamy dwustrefowy klimatronik i poza tym dwustrefowym klimatronikiem przejdźmy niżej, mamy jeszcze przycisk EV Mode, czyli mamy system, w którym możemy odbyć jazdę za pomocą tylko samego układu napędowego elektrycznego, ale teraz zbyt słabe jest naładowanie, bo tylko w 50% mamy naładowane akumulatory. Tutaj nam to pokazuje za pomocą takiego wskaźnika procentowego, a zwizualizowane w zupełnie inny sposób mamy to tutaj na ekranie głównym. Także tyle o tej Toyocie. Myślę, że auto jest naprawdę godne polecenia, warte zainteresowania. Z automatyczną skrzynią biegów jeszcze mamy połączony tutaj system, bo bym zapomniał, naszej kamery cofania i właśnie tak to właśnie wygląda. Także w taki sposób odczytuje, czy pokazuje nam kamera tył samochodu. Więc myślę, że samochód bardzo bogato wyposażony, warto się nim zainteresować. Mieliśmy już trochę takich egzemplarzy i powiem, że ten jest jednym z najładniej wyglądających na pewno i doposażony, bo wersja Comfort plus ten pakiet Tech, myślę, że dają całość takiego odbioru auta jako pełnego, czyli bogato wyposażony, więc jak na Toyotę myślę, że ten samochód, ten egzemplarz jest bardzo bogato wyposażony, warto się nim zainteresować. Wszystkie informacje dodatkowe jak zawsze na naszej stronie papis.pl. A ja zachęcam do subskrypcji naszego kanału i do odwiedzin kolejnych przedstawianych przez nas polskich salonów w naszej sieci sprzedażowej Papis. Także do następnego i cześć!